Halo? Chyba włączyłam coś, co nagrywa w tej chwili, to po pierwsze, a po drugie nic innego nie zrobiłam, co ostatnio, znaczy nic nie zmieniałam, więc nie wiem, czemu pani mnie nie słyszy. Nie wiem, co zrobić, może wyjdę jeszcze raz i wejdę. Nie, nie, proszę zacząć po prostu prowadzenie. Uczestnicy panią słyszą. Ja sobie będę radziła tutaj jakoś bokami. Bokiem i zobaczymy, może uda mi się przez no jakoś tutaj w inny sposób z panią połączyć. Jeżeli nie, to po prostu oddaję pani całkowicie głos, dobrze? Dobrze, o 18:30 zaczynamy, prawda? 18:15, mamy już uczestników, tak że zapraszam. O 15? Dobrze. Dobrze, to zaczynamy. Oddaję głos pani. Halo? Przepraszam najmocniej. Dobry wieczór, przepraszam najmocniej za nieporozumienie. I zaczynamy. Nazywam się Tatiana Audycka-Szatrawska. Witam w imieniu organizatora Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pracuję w Muzeum Książki Dziecięcej. Jestem członkinią polskiej sekcji IBY. To jest organizacja, która wspiera i promuje dobrą książkę i czytelnictwo oraz ostatnio jestem członkinią grupy blogerów Lokomotywa, która zupełnie z własnej woli również zajmuje się promocją czytelnictwa i dobrej książki, organizując plebiscyt Lokomotywa. Jest w tej chwili głosowanie, polecam. I jeśli Państwo pozwolą, to zaczniemy prezentację. Tylko poinformowano mnie, że mam podzielić książki na trzy grupy wiekowe, 3-4 lata, 5-7 i 8-9. I wybrałam dla Państwa książki, które częściowo, większość zostało wydanych w zeszłym roku. Część już w tym roku, jest kilka zapowiedzi, myślę, że interesujących. I to są książki, które były w konkursie polskiej sekcji IBY, między innymi, a także książki, które uważam, że są godne polecenia, ciekawe, a które mogliście Państwo przeoczyć z jakichś tam powodów. Pierwsza moja propozycja to jest seria Edzio i przyjaciele, wydawnictwa Wytwórnia. Nowością jest Edzio i tajemnica zupy. To są proste historie, bardzo prostym, ale ładnym językiem napisane, o grupie przyjaciół, którzy przeżywają właściwie to, co przeżywają przedszkolaki, czyli wszystkie obawy, strach przed jakimiś wyzwaniami. Uczą się wspierać siebie, uczą się też relacji. I wiem, że dzieci bardzo lubią, jest dużo psychofanów tej serii i jest już 6 tytułów, w tym roku kolejne pojawią się, więc jest to fajna propozycja do czytania przez jakiś czas. Kolejna propozycja wydaje się dla naprawdę maluchów, jednak ta seria pop-upów, mini pop-upów jest trochę, no, nie jest taką prostą serią. Mnie się spodobały już te same tytuły, którymi można grać, bawić się z dziećmi. W środku jest zabawne, są zabawne i często absurdalne, pełne humoru teksty, które wymagają jednak od czytelnika większych umiejętności niż na przykład od roczniaka i dwulatka. Oprócz tego w ogóle polecam pop-upy na takie rozbudzenie ciekawości. Wszystkie te elementy ruchome, a tutaj są szczególnie
szczególnie dosyć skomplikowane, to nie są takie proste klapki, wzbudzają entuzjazm wśród dzieci i zainteresowanie. Pierwsza książka to o uczuciach, o zasypianiu, to można powiedzieć, jesteśmy tacy sami, a różni, to zależy, to jest zabawna gra słów, o ubieraniu się, to zależy od pogody, jak się ubiorę, to zależy od tego, gdzie pójdę. Czyli taki też nauka samodzielności. I co porabiasz, to też taka zabawne rymowanki. Myślę, że 3-4-latkom się spodobają. Kolejna to są rozkładówki. Tego nie widać, ale są elementy, za które się ciągnie. To jest naprawdę już wyższa inżynieria papieru. Byłam pod wrażeniem techniki. Kolejna propozycja to jest książka Droga na górę. Historia pani Borsuk, która co niedziela wyrusza na słodką bułeczkę, tak się nazywa góra, po drodze pomagając różnym osobom, a wchodzi na tą górę, żeby zachwycać się światem. Po drodze pewnego dnia spotyka Lulka, kota, który boi się wejść na górę, ona mu pomaga i od tego czasu wspólnie wchodzą na górę, kiedy pani Borsukowa już nie mogła. Kot przyjmuje jej rolę. Piękna historia o przyjaźni, o wsparciu, o przekazywaniu, dzieleniu się doświadczeniem starszych młodszym. Przede wszystkim piękna historia o zachwycie światem. Bardzo, bardzo minimalistyczna, delikatna, ale bardzo wymowna seria. Znaczy książka, przepraszam. Kolejny tytuł to jest Czerwony kapturek. To nie jest nowość, ale być może Państwu umknęła ta książka, ponieważ nie jest taka oczywista. Nie ma tam słów. Podtytuł to jest Swoimi słowami. Polega ona na tym, że do książki dołączony jest, na drugim slajdzie Państwo zobaczą, taka zakładka z piktogramami. Piktogramy to są postacie z bajki i plansze, kolejne rozkładówki wyglądają bardzo tak schematycznie. I to jest taki pomysł na to, żeby opowiedzieć swoją historię. Można oczywiście opowiedzieć o czerwonym kapturku. Zresztą to widać, nożyczki to jest wilk, czerwony kapturek to jest takie oczywiste. Można to wyciąć, stworzyć teatrzyk. Wydaje mi się, nie wiem, czy Państwo się zgodzicie, że to jest taki też pomysł na pracę z dziećmi, które mają kłopot z koncentracją. Proste kształty, proste komunikaty, symbole, które pomogą im ogarnąć fabułę i opowiedzieć ją, skupić się na niej. To jest wydawnictwo Entliczek. Następna to jest Rękawiczka. To jest, pewnie Państwo też znają tę baśń ukraińską. To jest nowa wersja, znaczy w nowym wydaniu. Nagradzana książka na Ukrainie, wpisana też na listę białych kruków. Krótko mówiąc, jest to opowieść o zgubionej rękawiczce, do której okazuje się wchodzi bardzo dużo zwierząt. I to jest takie przesłanie, że jak się chce, to można. Też takie są rozwiązania graficzne, piktogramowe. Kolejne zwierzęta dochodzą i tych piktogramów jest coraz więcej. I to jest wydawnictwo Dwie Siostry. Kiedy nadchodzi smutek, wydawnictwo Mamania, piękna historia o smutku, znaczy o oswajaniu smutku. To znaczy smutek jest takim uczuciem, za którym nie przepadamy i czujemy się niekomfortowo. Dzieci na pewno też mają podobne odczucie,
A przekaz tej książki jest takim, że ze smutkiem trzeba się zaprzyjaźnić, bo on przychodzi, ale odchodzi. Nie jest tak, że jest na stałe. Więc zaprzyjaźniamy się z nim, idziemy na spacer, rozmawiamy ze smutkiem i to powoduje, że ten smutek w końcu właśnie odchodzi i wszystko wraca do równowagi. Chyba trochę za szybko mówię, bo wprawdzie mam ponad 30 książek, ale no dobrze. 100 nasionek, które pofrunęły, to jest wydawnictwo Kinderkulka i to jest przepiękna historia, trochę taki non-fiction, ale w duchu ekologicznym. Mianowicie drzewo przygotowuje się do wyrzucenia nasion, kiedy już jest ta pora, lecą w powietrze nasiona, jest ich 100. Na kolejnych rozkładówkach opisuje autorka, co się z tymi nasionami dzieje. Część na drogę, część do wody wpada, część na skałę. I zawsze jest taka konkluzja, że te nasiona nie mają szansy zakorzenić się w tym miejscu, gdzie opadły. Uratowały się 3 i z tego jedno tak naprawdę wyrosło, a i tak nic nie wyszło, ponieważ przyszło jakieś zwierzę i połamało to drzewko. I gdyby się w tym momencie kończyło, to byłaby najsmutniejsza historia na świecie. Jednak autorka pozwala nam znaleźć nadzieję i pokazuje, że inne nasiona, które opadły w tych niesprzyjających miejscach, zawsze znajdą sposób na to, żeby zakwitnąć. To, co opadło na skalę, znajduje szczelinę, w której się zapuszcza korzenie. Nasiona zjedzone przez ptaka wychodzą drugą stroną i mają okazję, żeby urosnąć. Polecam, bardzo ładna historia, pięknie narysowana. Oj, to moja, jedna z moich ulubionych książek ostatnio, nowość zeszłoroczna oczywiście, Petra, czyli Kamień. Jest to bardzo prosta historia, picture book, i to jest historia o szczęściu. Tak naprawdę o tym, co to znaczy, może nie co to znaczy szczęście, ale o tym, że nie chodzi o to, że mogę być kim chcę, tylko chodzi o to, że jestem szczęśliwy niezależnie od tego, kim jestem. Myślę, że to taki przekaz jest chyba nowy w dzisiejszym świecie. Petra, która poznajemy ją jako kamień mówiący, że może wszystko i ma supermoc, nagle się okazuje, że ją z ziemi wyrywa pies i ona się turla. Nagle jest jajkiem w jakimś gnieździe, ląduje w stawie, w końcu ląduje w kieszeni jakiejś dziewczynki, jest pomalowana. Ale zawsze nie traci optymizmu, zawsze znajduje w tej sytuacji powody do szczęścia. Myślę, że to taki ładny przekaz dla nas wszystkich. Świetna książka dla dorosłych również. I zaczynamy teraz drugą grupę wiekową, 5 i 7 lat. I zaczynam od, przepraszam, że muszę się odwrócić, ponieważ chciałabym Państwu zaprezentować. To jest taki niepozorny zeszyt, wiersze do kolorowania i on jest rzeczywiście zeszytem do kolorowania. Nie jest on bardzo atrakcyjny, bo ta kolorowanka jest taka, wygląda na mechaniczną. Jednak zaletą tego zeszytu są wiersze Michała Zabłockiego, które są przy każdej kolorowance i one opowiadają o życiu codziennym dziecka, jednak pan poeta nie udaje, że jest dzieckiem. On jakby wprost mówi, że jest dorosłym, który pisze dla dziecka. Te wiersze są przeurocze. Nie są to wiersze rymowane, bardzo przewrotne momentami i dotyczą różnych rzeczy. Tutaj Państwo widzą pomidorową, czyli zupy, ale też dotyczą odchodzenia, ponieważ babcia trafia do szpitala. Piękny jest wstęp do tej książki, bardzo, w której
pan Zabłocki tłumaczy, jak się powinno czytać wiersze. I powoli, generalnie każdą linijkę z pauzą. I bardzo mi się podoba ta koncepcja, że wspólnego czytania tej poezji, bo z jednej strony my czytamy wspólnie, a z drugiej strony dziecko ma okazję do rysowania i też wyrażania swoich emocji, które towarzyszą tej lekturze. No, chciałam Państwu przeczytać, ale już nie będę. Jak będzie czas, to skorzystam. Myślę, że tą książkę, jeśli się pracuje z dziećmi, można skserować sobie te strony i rozdać na przykład dzieciom. Myśli Teo, Hokus Pokus, to jest książka filozoficzna, bo z dziećmi można rozmawiać o filozofii, nawet jeśli mają 5 czy 7 lat. I Teo cały czas myśli, gdzie są, zastanawia się, gdzie są jego myśli. Kiedy nie myśli i zastanawia się, jak to jest, że myśli o myślach, ale też myśli o naleśnikach. Więc jest to piękny picture book namalowany przez Agatę Królak, który jest okazją właśnie do porozmawiania o tym, pofilozofowania sobie, co się dzieje w naszej głowie. Na końcu jest duża informacja o tym, jak pracuje nasz mózg, więc się kończy takim naukowym akcentem. Ale całość jest taką właśnie piękną historią filozoficzną o tym, że jak dorastamy, to co się dzieje z tymi myślami, czy one się robią na przykład większe. Kolejna propozycja to również propozycja Hokus Pokus. Już sam tytuł jest piękny. 12 miesięcy byliśmy szczęśliwi, a potem nam było już tylko wesoło. Agnieszka Wolny-Hamkało, poetka. Kolejna propozycja z wierszami. I tutaj Państwa nie zostawię bez wierszy, ponieważ to jest artystka metafory. Te wiersze są 12 miesięcy. To jest książka o kolejnych miesiącach, ale w taki sposób napisana, że wzruszenie ściska gardło, klękamy przed naszą polszczyzną, ponieważ Agnieszka Wolny-Hamkało robi tak cudowne rzeczy z naszym językiem, że nagle się okazuje, że on brzmi i to pięknie brzmi. Jej metafory są cudowne. Luty, wystarczy polać go ciepłą wodą i już traci na wadze. Marzec, jego końcówki dni robią się zielone. Maj, rośliny stają na palcach. Czerwiec wolała być ulą, więc ule zamienia w szafy grające, w pudła pełne wiatru. Tak miesiąc po miesiącu. Zabawne, bo wybrała rodzaj żeński dla tych miesięcy, mimo że wiele jest w rodzaju męskim, co też jest zabawne i jest taką okazją do rozmowy. Piękne ilustracje Agaty Juszczak. Tak się zafrapowałam, bo sobie myślę, że w ogóle bardzo mało czytamy poezji. Dzieciom się więcej czyta poezji. Nie wiem, dlaczego nie lubimy. Ja sama mam kłopoty. Zawsze mówię, że nie rozumiem. A jakby te propozycje zarówno Agnieszki Hamkao i wiersze do kolorowania przekonały mnie, że to jakby nie jest istotne. Ważne jest to, co te wiersze robią, co wywołują, jakie emocje. Kolejna seria. Jeśli znają Państwo Bjorna, to w zeszłym roku się pojawiła druga część do Bjorna. To jest niedźwiedź, który mieszka w lesie. Widać na rozkładówce, jak wyglądają ilustracje. To są bardzo
Bardzo minimalistyczne również kreska, minimalistyczna kreska, która odpowiada też treści tej książki, która chwali slow life, krótko mówiąc, bo niedźwiedź wraz z przyjaciółmi żyją spokojnie i cieszą się drobiazgami. Trochę autorka się naśmiewa z takiego pędu szybkiego jedzenia, zamawiania pizzy. Zabawne, dowcipne. Pierwsza część dotyczy tu i teraz, w sensie domu. W drugiej części autorka pozwala Bjornowi, jego przyjaciołom, ruszyć w świat. I Bjorn jedzie autobusem, poznaje, no właśnie, wielki świat, ale nie zmienia się. I to jest taki, to zawsze mi się wydaje, że tego typu książki mają podwójnego czytelnika, że również my dorośli czerpiemy z tego dużo i radość nie tylko z czytania, ale takiego właśnie refleksji, że te książki uczą nas, czegoś mogą nas nauczyć. Tutaj właśnie takiej minimalizmu w bodźcach, może tak to określę. Pan Stanisław odlatuje. To jest nasza księgarnia. Jeśli znają Państwo pióro Justyny Bednarek, no to jest ona autorką tego tekstu. I to jest piękna poetycka opowieść. Opowieść o pożegnaniu, bo czasami nawet dzieci muszą się pożegnać z osobą, którą kochają. I pan Stanisław, jednak pan Stanisław, jak to jest to przedstawione, pewnego dnia poczuł, że musi odlecieć i odlatuje, tak właśnie jak na ilustracji. I odlatuje i trafia oczywiście do nieba, które smakuje, jest miłe w dotyku. I okazuje się, że pan Stanisław może podglądać życie na ziemi. I podglądając widzi pewne niebezpieczeństwa, które czyhają na jego rodzinę, na jego przyjaciół. I zwyczajnie im pomaga. Jednak nie może wrócić, no bo my dorośli wiemy, że pan Stanisław tak naprawdę umarł. Ale nie ma tutaj ani słowa o śmierci, jest po prostu o odchodzeniu. Czyli pożegnanie z bliską osobą. Awaria elektrowni Dwie Siostry jest niesamowita. Jest niesamowita zarówno w koncepcji, jak i w ilustracji. Są przepiękne ilustracje nocne. Nie wiem, kiedy Państwo widzieli rozgwieżdżone niebo. Ja już nie pamiętam kiedy, ale pamiętam, jakie robi na mnie wrażenie. Więc czytając tę książkę, cały czas próbowałam sobie przypomnieć te uczucia, kiedy czułam się jak taki zagubiona, a jednocześnie częścią całości. Oczywiście to nie jest ta historia, ale bardzo tak namacalnie się czuje to rozgwieżdżone niebo. Pewnego dnia elektrownia ma awarię i gasną światła. I okazuje się, że coś, co nam sprawia radość, czyli te rozświetlone ulice, często się mówi o tym hałasie świetnym, nie wiem, taki zwrot jest, który ekolodzy zwracają uwagę, że to rozświetlenie miast powoduje zagubienie zwierząt, ptaków przede wszystkim. I tutaj są pokazane zwierzęta, które jakby cieszą się z tego, że nie ma światła i opowiadają, no to są takie króciutkie obrazy,
gdzie nagle na przykład pani Ropucha mówi, że odzyskała połowę jeziora. Lis nagle mógł wejść w tereny, które były mu do tej pory niedostępne, ponieważ jest teraz ciemno. I tak kolejne zwierzęta opowiadają, co straciły w wyniku tego rozświetlenia, a co na tę jedną noc zyskały. I na końcu jest piękny obraz, kiedy wracamy do miasta i na ulicach są ludzie, którzy wyszli z latarkami, ze świecami i rozmawiają. Rozmawiają ze sobą, spędzają wspólnie ze sobą czas, podziwiając niebo. Bardzo w takim duchu oczywiście eko, ale też w takim duchu, tak, no chyba bardziej ekologicznym i takim, że jednak obok, znaczy te historie zwierząt są takie przejmujące, bo my o tym nie myślimy. Nie myślimy o zwierzętach, jak strzelamy fajerwerki, jak puszczamy chińskie lampiony. A ta książka pokazuje, że mieszkamy obok siebie i nasze rozpychanie się powoduje, że te zwierzęta tracą komfort życia, krótko mówiąc. Książka, która dostała wyróżnienie w ostatnim konkursie polskiej sekcji IBY. Wyróżnienie oczywiście literackie. To są dwie książki, które juror, przewodniczący jury konkursu Książka Roku Polskiej Sekcji IBY. Pokazuję je, mówię to, ponieważ pierwszej nie przeczytałam, ale ufam wyborom jurorów. List do Ronaldo już z czystym sumieniem mogę opowiedzieć. Jest to historia bardzo prosta. To jest kolejna część serii pewnie znanej Państwu. O Hani Papierek. I opowieść jest o tajemnicy, krótko mówiąc, że każdy może mieć tajemnicę, że może mieć też tajemnicę przed przyjacielem, ale warto z tymi tajemnicami się dzielić. Tu oczywiście jest jeszcze taki inne mnóstwo innych wątków, bo główny bohater pisze właśnie list do Ronaldo i oczywiście dostaje odpowiedź. Odpowiedź, bo w takich książkach musi być happy end. I to jest jego tajemnica, że pisze książkę o Ronaldo, a jego przyjaciółka Hania obraża się na niego, że nie chce zdradzić tej tajemnicy, kiedy ona zdradziła. A jej tajemnicą było to, że przez lunetę widziała żółtego pana, który chodzi po księżycu. No i oczywiście tam jest też taki wątek wyobraźni, co widzimy, czego nie widzimy i dlaczego nie widzimy. I bardzo miła, sympatyczna historia. Niezbyt tęga księga. To z tego, co mi opowiedział Maciej Skobera, powiedział, że to są takie historie, absurdalne opowiastki o różnych dziwnych stworzeniach, o złotej rybce, która się spotyka z dżinem, roztrząsają różne problemy i myślę, że to takie będzie, dużo jest tutaj do wcipu, właśnie humoru, zabawy, przez to, że są krótkie, można tę książkę dawkować czytelnikom, nie będzie, nie, w każdym momencie można ją przerwać. Mam nadzieję, że trafią te książki na listę BIS, a to się dowiem za jakiś czas. Tak, przeskakujemy do następnej kategorii.
I to jest, są, i chcę zaproponować, to są dwie serie. To Sznurówka ptaki ja, to jest książka, która jakiś czas temu została wydana. W tym roku się pojawił, w zeszłym roku pod koniec pojawiła się Ryba o imieniu Fabian. Czekamy na trzecią część. I bohaterką jest chyba 9- czy 8-letnia dziewczynka. Przepraszam, ja nie pamiętam już. Czytałam tę książkę jakiś czas temu. 9-latka chyba. Selima. I to jest taka dziewczynka trochę nieprzystosowana. W Sznurówce poznajemy ją, kiedy ma ptaka. To jest taki metafora wewnętrznego głosu jej. Ten ptak ją dziobie w serce. Tak jest to określone, co jest bardzo bolesne już. Zwłaszcza, że ją dziobie wtedy, kiedy jej coś się nie udaje. Podkopuje jej poczucie wartości i mówi, że nigdy nie znajdzie przyjaźni. Ten ptak po prostu jest okropną postacią, ale on tutaj ma taką funkcję, ma zadanie. I Sznurówka to jest dziewczynka, która poznaje, Selima poznaje na wyspie, ona jest na wakacjach. I to jest taka właśnie dziarska dziewczyna, pełna wiary w siebie. I dzięki tej przyjaźni Selima również jakby przejmuje takie poczucie pewności, uczy się stawić czoło ptakowi. I ptaka jest coraz mniej, na szczęście. I dla mnie to była taka piękna opowieść, piękna opowieść o staniu mocno na nogach. Nie, to chciałam powiedzieć. Może od tego. Przede wszystkim jest niesamowicie napisana w takim duchu rodzicielstwa bliskości, ja to tak nazwę, ale chodzi o to, że my jako czytelnicy czujemy, że narrator jakby nie ma takiego, nie jest tym ojcem takim krytykującym. Stoimy obok i towarzyszymy tej dziewczynce w jej drodze do stawania się silną i pewną osobą. I ona to robi w drugiej części, gdzie trafia do nowej klasy, poznaje Fabiana, który też jest takim chłopcem trochę z boku i się okazuje, że potrafi się zaprzyjaźnić. I to jest piękne, jak bohaterka nagle zdaje sobie sprawę, że może walczyć o swoje zdanie, mieć swoje zdanie, nawet w sytuacjach, kiedy wierzy, że może się to skończyć kłótnią. Więc to jest taka seria radzenia sobie w życiu i w nowej klasie, kiedy nie możemy znaleźć przyjaciół, o samotności, przyjaźni. Polecam, czekam na trzecią część, bo jestem ciekawa, co będzie dalej. Pewnie Selima będzie starsza. Jak tamta seria była taka dziewczyńska, w cudzysłów oczywiście, bo bohaterka była dziewczynką, to jest taka chłopacka seria. I specjalnie dla Państwa zdobyłam okładkę książki, która pokaże się pod koniec marca. Mój przyjaciel Percy i Buffalo Bill i ja, to jest trzecia część. I to jest historie przepraszam bardzo, oparte na jest historia w jakiś tam sposób biograficzna, bo Ulf Stark opisuje swoje dzieciństwo. I to są takie. Szwedzi potrafią tak pisać, że niby mamy przygody, różne rzeczy się dzieją. Te dzieci mają jakieś takie szkolno-domowe problemy, ale jest to tak napisane,
że budzi dużo pozytywnych emocji. I magiczne te misówki mojego przyjaciela Persiego, to jest taki chłopiec, który jest wyszczekany, tak się kiedyś mówiło, bardzo taki hejsiup do przodu, a główny bohater jest nieśmiały, a te misówki okazuje się, że są magiczne. Oczywiście one nie są magiczne, ale dzięki tym misówkom główny bohater jakby wydaje się nam, że przeszedł na ciemną stronę księżyca, bo zaczyna rozrabiać, ale to jest taki chyba element dzieciństwa, który dzieciaki muszą przejść, więc on oczywiście na końcu pali te tenisówki, bo widzi, co one z nim zrobiły, ale przyjaźń z Persim została i to i to jest, i to jest takie ładne. Znaczy, jakby on nie zarzuca Persiemu, że został wykorzystany, więc to jest takie, taki wątek, który mi się wydaje taki bardzo kojarzący się z przyjaźnią właśnie chłopców. One często są takie dosyć szorstkie. Mój przyjaciel Szejk to też jest taka, też jest niesamowita historia, ponieważ zjawia się w domu głównego bohatera. To nie pamiętam jego imienia. Za dużo chyba tego. A czytałam Ulf, przepraszam. No przecież. Zjawia się Szejk, ponieważ jego ojciec jest bawi się radiem, tak? Nie wiem, czy ja dobrze to kojarzę. W każdym razie został zaproszony szejk do domu i wokół tego się różne rzeczy dzieją. Jest hipnoza, mnóstwo przygód, są pierwsze miłości. Oczywiście jest to w taki sposób napisany, zabawny, że myślę, że to będzie i zarówno znaczy dla całej grupy miłą przygodą. Ciekawa jestem, co będzie w kolejnej części pod koniec marca. O, i to jest, pewnie Państwo znają Małe Licho i pierwszą część Małego Licha. Małe Licho i Anioł z Kamienia to jest druga część, która w tym roku, znaczy w zeszłorocznym konkursie otrzymała nagrodę główną polskiej sekcji IBY. I to są, to jest, mi się bardzo ciężko o tych książkach mówi, bo wiem o tym, że one cieszą się, dzieciaki je uwielbiają. I ten dom, który Państwo widzą, to jest zamieszkany przez różne dziwne stwory. I w pierwszej części główny bohater, jakby poznajemy go, kiedy musi iść do szkoły. On jest tajemniczą postacią, ponieważ jest pół chłopcem, a pół widmem. I w kryzysowych sytuacjach znikam. Okazuje się, znaczy wychodzi jego ta druga natura. Małe Licho to jest taki sam schemat, czyli dom i świat. Małe Licho wyjeżdża i okazuje się na przykład, że strasznie chaotycznie opowiadam, że Anioł Stróż, który z założenia powinien opiekować się, troszczyć się, sam potrzebuje ratunku. Książka o inności, o różnorodności. Jurorzy podkreślali taką intertekstualność tej książki, mianowicie nawiązania do romantyzmu. I tak wprost, zupełnie tutaj. Więc to jest bardzo sympatycznie, to się dobrze czyta i dorosły jakby ma też radość z odczytywania tych wszystkich tekstów, które zna ze szkoły.
Więc dwa tomy świata pełnych dziwnych potworów, ale bardzo przyjaznych, dziwnych dorosłych, którzy rozumieją naturę dziecka, dają jemu przestrzeń na okazywanie jego emocji, bo w pierwszej części główny bohater ma kłopoty w szkole, a w drugiej właśnie musi wyjechać i się sprawdzić w dziwnych okolicznościach, gdzie są biesy i inne wiły. Następna plansza to jest książka Mały Manipulator. Ona budzi sporo emocji, ale myślę, że takiej książki nie ma na rynku. To jest o manipulacji, krótko mówiąc. Niektórzy się burzą, bo ilustrator i autor jakby takie mrugają do dorosłych i dorośli widzą pewne mechanizmy ze współczesnego życia. No dzieci wiadomo, że mają, jakby nie muszą tego znać. Jest kilka, opisano tutaj kilka metod manipulacji. I jakby wydawca wierzy, że w dzisiejszym świecie taka książka jest bardzo potrzebna rodzicom i dzieciom, żeby opowiedzieć, chronić dzieci przed manipulacją. I to są manipulacje na poziomie reklam, polityki i różnych innych dziedzin w życiu, ale mechanizmy manipulacji są takie same. I warto je pokazywać młodszym, żeby ich uchronić żeby nie padli ofiarami, żeby nie byli ofiarami tej manipulacji. Ciekawa książka. Wydawnictwo Tadam. Pepe i Melek na tropie. To jest bardzo ciężka książka. Ja ją zważyłam. Nie pamiętam, czy 2 kilo ważyła. Jest olbrzymiego formatu, dzięki czemu te ilustracje robią wrażenie. A historia jest też filozoficzna, egzystencjalna. Jest Pepe i Melek. Pepe to jest patyczakiem. Amele jest wróbelkiem i Patyczak jest takim zachowawczym konserwatystą, który najchętniej by siedział w jednym miejscu i nic nie robił. Amelek z kolei niewiele wie, jest wróbelkiem, którego rozsadza energia. I pewnego dnia pani Patyczak opuszcza dom, w związku z tym Patyczak rusza w podróż. A nie tylko w poszukiwaniu pani Patyczek, ale dlatego, że przejrzał się w lustrze i zgubił odbicie. Więc już to takie było pełne dreszcz emocji. I ruszają w podróż i się spotykają. No i wydawałoby się, że nie ma pary tak bardzo niezgodnej jak Pepe i Melek, a jednak znajdują wspólny język. I w podróży uczą się od siebie. Ten uczy się odwagi, optymizmu i radości, a Melek się uczy, że jest coś takiego jak strach, że ten strach jest potrzebny, bo bez niego na przykład by został zjedzony przez węża. Oczywiście to jest taka historia. To jest powieść drogi, bo wędrują sobie przez las i spotykają różne zwierzęta. I ucząc się i ucząc innych, poznają, dowiadują się, kim są. I przeczytam taki cytat, też chyba istotny i chyba potrzebny. I mówi do Melka gąsienica: tak jak było, nigdy już nie będzie. Wszystko się zmienia. Im szybciej to zrozumiesz, tym lepiej. I to takie uderzyło mnie, że zwykle buntujemy się przeciwko zmianom, a zmiany mogą być pozytywne i chyba to jest taki dobry przekaz. I jeszcze też taka ładny cytat. Jesteś starszy od siebie sprzed podróży.
A ta podróż jest ważna, bo zarówno Pepe i Melek są na tropie sensu życia po prostu. I o tym jest ta książka, o poszukiwaniu sensu życia. I w tym sensie też są przyjaciele i też akceptacja tego, kim jesteśmy. Bardzo ładna książka. Teraz książka nie typ. Momencik. O, jest już, przepraszam. 40, pewnie Państwo to znają. To jest taka, w pewnym momencie pojawiły się książki typu 50 historii o odważnych kobietach i tak dalej, i tak dalej. Autorki Karolina Garbarczyk i Nika i ilustratorka. O Boże, się pogniewa na mnie, że zapomniałam nazwiska. Duchlińska. Napisały książki, zilustrowały i Ty możesz zmienić świat. To jest 42 portrety dzieci. Dzieci, które postanowiły coś zrobić. I to są od wielkich spraw typu Malala, ale po małe sprawy, ja już nie pamiętam, jak dzieci się nazywały, ale to takie inicjatywy lokalne, od ekologii, poprzez walki o prawa dzieci do, nie wiem, do edukacji, przeróżne historie. To jest jakaś tytaniczna praca zrobiona przez autorki, które wyszukały historie współczesne. Jest tam sporo też historii dzieci no, sprzed iluś tam lat. Pięknie zilustrowana. Do czytania myślę po jednym razie i rozmowy wokół tematu, bo tematy, tak jak mówiłam, są przeróżne, są z różnych miejsc na świecie. I tutaj i autorki, i pewnie wydawca zwrócił na to uwagę, że zwykle dzieciom się stawia na przykład dorosłych, to myślę, że nie jest, że to, że mają książkę o innych dzieciach, które zrobiły coś ważnego, czasem to jest małe, ale zmieniające świat właśnie. Czasem to są bardzo duże rzeczy, to są takie inspirujące i dodające wiary niedorosłym. Pewnie serię czytam sobie, Państwo doskonale znacie. Ja wybrałam tę książkę z powodu tematu. Wiadomo, że tematu. Jest to historia o Kolumbii, ale opowiedziana z drugiej strony i opowiedziana z punktu widzenia Indian, którzy nie traktują Kolumba jak bohatera, a nasz świat tak traktuje Kolumba. I zderzenie z tym innym patrzeniem, opowieść o tym, co Kolumb zrobił społecznościom, które podbijał, daje bardzo dużo do myślenia o historii, o bohaterach. Myślę, że to jest piękne, ta historia jest opowiedziana o wir we włosach. Jest to tak potoczone w bardzo prosty sposób, że polski chłopiec mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jest święto właśnie Kolumba i trafia pod pomnik. Tam się okazuje, że że są protesty Indian, bo oni właśnie uważają, że nie zasłużył na pomnik. Mądra książka do inspirującej lekcji, rozmowy. Polecam, bo ta seria jest bardzo ciekawa. Chyba muszę przyspieszyć teraz. Dziki Robert to jest książka, która wydana jest jakiś czas temu, a Dziki Robert Ucieka to jest zapowiedź na przełomie kwietnia i maja. I to jest chyba taka wyczekiwana zapowiedź. Dziki Robert to opowieść o tym,
O robotce, która z jakiegoś powodu wylądowała na dzikiej wyspie i musi się nauczyć, żeby przetrwać, musi się wielu rzeczy nauczyć. I podgląda zwierzęta, uczy się emocji, opiekuje się małym zwierzęciem. To jest debiut powieściowy Petera Brauna, ilustratora. Bardzo taka na czasie opowieść o tym, co technologia robi z nami i właśnie o emocjach i czego się możemy nauczyć dzięki będąc w naturze, ale od natury, tak? Od zwierząt. A nie wiem, o czym będzie Dziki Robot Ucieka, ale myślę, że równie pasjonująca opowieść, która pokaże możliwości robotki. To była książka, pierwsza część Dziki Robot została, tu taką informację dostałam od wydawczyni, że została wybrana do konkursu czytelniczego w Gdańskiej Szkole Autonomicznej. Więc dzieciom się spodobała na tyle, że chciały czytać ją więcej i więcej. Dziki robot ucieka. Ładne okładki, prawda? Też Entliczek i Wojna, która ocaliła mi życie, oraz Wojna, którą w końcu wygrałam. Druga część jest z zeszłego roku, oczywiście. I to jest opowieść o Adzie, dziewczynce, która dzieje się to oczywiście w drugiej, znaczy nie oczywiście, dzieje się to w czasie II wojny światowej, Londyn. Dzieci są wywożone za miasto, matka ukrywa swoją córkę, ponieważ masz potawą stopę, jest inna, wstydzi się jej. Dziewczynka ucieka i zostaje razem z bratem przydzielona do Suzy, chyba do Suzy, Susan, i tam odtaja. To znaczy zaczyna przede wszystkim budować relacje z obcymi ludźmi, bo jedyną osobą, którą znała, to była matka, osoby, które znała, była matka i brat. Okazuje się, że jest potrzebna społeczności. Generalnie jest to historia o tym, żeby znaleźć swoje miejsce na ziemi, dowiedzieć się, kim się jest, ponieważ dziewczynka przechodzi przez operację i okazuje się, że ta inność psychiczno-fizyczna sprawia, że ona mu musi się odnaleźć, znowu ponownie zdefiniować. O samotności, o przyjaźni, o zaufaniu, o miłości takiej rodzinnej. I o wszystkich innych takich trudnościach właśnie wynikających z inności. Pięknie napisana i przetłumaczona książka, wciągająca, pełna akcji, z takimi elementami właśnie historycznymi, co nadaje jej smaczku. Podróżnicy to też jest książka roku, ale w kategorii graficznej polskiej sekcji IBWY. I to jest opowieść o polskich podróżnikach od średniowiecza do dzisiaj, ale jest tak, to nie są suche fakty, dlatego tę książkę wybrałam, bo te krótkie opowieści to są, no właśnie, to są opowieści, to są fabuły, które się bardzo dobrze czyta. I myślę, że to też będzie taka, może rozbudzić ciekawość opowieści o znanych podróżnikach, którzy, nie wiem, no różne rzeczy robią, wspinają się na szczyt, pokonują różne, no właśnie niedostępne bieguny, to możemy się domyślić o kim. Od mnicha Benedykta Polaka po Aleksandra Dobę, więc historycznie i różnorodność i jakby te osoby reprezentują różne dziedziny życia. I lecimy jeszcze dalej. I to jest chyba, zaczyna się teraz
Tak, to jest seria też polecana przez przewodniczącego jury konkursu. To jest błędnie napisane. I to są takie opowieści. Dobrze się je czyta. Michał i 38 to jest o nieśmiałości, o nieśmiałym chłopcu, który trafia do chóru i nagle jest on i 38 dziewczyn. I dużo się rzeczy tam dzieje. Taka opowiastka o życiu, sympatycznie, bardzo ładnie opisana, pełna werwy. Podobno wydarzyła się naprawdę. Banda Czarnej Frotte, Justyna Bednarek. To jest marka sama w sobie, to jest kolejna część. Pewnie Państwo znacie. W tym roku była nominowana. I to jest fajna taka awanturnicza opowieść, przygodowa. Autorka tutaj przypomniała taką powieść piracką. Potrafi, pisze ze swadą, wyobraźnię ma nieskończoną, więc tworzy przedziwnych bohaterów, zderza stare potwory, jakieś postacie mitologiczne z postaciami współczesnymi, które sama kreuje. Dużo przygody i oczywiście czarna frota, która jest bardzo zadziorną skarpetką. Łapy i ogony to, jak można się domyślić, jest to powieść o zwierzęta. To znaczy o pewnym domu, w którym nie ma zwierząt, ponieważ ojciec jest lekarzem weterynarii i stwierdził, że ma zwierzęta w pracy. No ale los im podsyła jakąś zbłąkaną, schorowaną znajdę i się zaczyna. I to taka, myślę, miła, przygodowa książka polecona przez jurora, znaczy przewodniczącego jury. Huczy jak w ulu. To kolejna właśnie taka opowieść. Dzieje się to wszystko na jednej ulicy, w jednym domu. Rodzina, przyjaciele, dużo relacji, budowanie relacji ciepła, wsparcia. Myślę, że dużą przyjemność sprawi ta książka. I na koniec muszę się niestety posiłkować kartką, bo chciałam Państwu ją polecić, ale nie zdążyłam jej przeczytać, tej książki Smutek Mamuta. Ona jest taką opowieścią mamy i syna, i to jest taki dwugłos, dialog. Oni rozmawiają o mitach, ale nie jest to historia, tak jak napisał juror, że od kolejna książka o mitach, tylko to jest książka o opowiadaniu i opowieściach, i o tym, w jaki sposób były opowiadane w swoich czasach te opowieści, co one robiły, jaką miały funkcję. I to są mity z całego świata. I jak to mi przekazano, to jest taka książka nie na raz, tylko właśnie fragmentami do opowiadania. Fragmentami. Sobie tutaj zaznaczyłam, żeby Państwu przeczytać, bo bardzo ładnie to jury napisało. Każdy rozdział to inna historia, pełna niuansów i krótkich, dziecięco-dorosłych rozważań filozoficznych. Refleksyjna i więc obok Huczy jak w ulu, Smutek Mamuta. I to jest chyba ostatnia plansza. I to jest, mamy 7:14. I chyba spędziliśmy wspólnie godzinę. Ja mam nadzieję, że Państwo mnie słyszeli. W związku z tym, przepraszam, myślałam, że jest. W związku z tym, jeśli nie ma pytań, a może są, to może pomoże mi moderatorka. A jeśli
Nie ma pytań? To bardzo Państwu dziękuję za spędzony czas i mam nadzieję, że te propozycje będą pomocne w Państwa pracy, że zainteresowałam, a jeśli niektóre Państwo znali, no to no mam nadzieję, że były takie tytuły, które Państwo jeszcze nie znali.